Dlaczego? Proszę bardzo, odpowiem ci. Proszę. Wyspowiadam się przed tobą i może mi to ulży. Usiądźmy. No, posłuchaj. Weźmy dla przykładu choćby dzień dzisiejszy. Weźmy. Jak sam wiesz, od godziny 10 do 12 komary, bodajby były trzykroci, czterykroć przeklęte, te komary z piekła rodem. Komary to plaga egipska, inkwizycja. Zzz. Nie ma ratunku, aż w końcu spluniesz i oddasz się im na pastwę. Żyjcie, przeklęte. Jeśli mówimy o celu, znam klatki i cel pan. Kiedy pomyślę, że może w kimś pasuje. Księżyc egzekucyjny spocznie po rutynowej sali. Nie będzie więcej tak, że się obudzę, a ona jest tam. Przestań już pytać o godzinę. Ludzie są tu posklejani na wodę i mąkę. Znikają ze zdjęć, próchniejąc po cichu, wymieszani z ciągnącą od sadu wonią nadgniłych jabłek. Jestem milczący, od kiedy na podniebieniu zaległy mi się nie do powiedzenia. Metaliczny smak wypełnia usta przy każdej próbie artykulacji. Teraz idź już sobie. Muszę zejść w głąb. Gdzieś pod kurzem jest drżenie. Słyszysz? Nagle odnajduję sam siebie, idąc gdzieś po torach kolejowych. Wędrująca zła krew, brud, hipokryzja. Zdrada, obrzydzenie, nienawiść, wiadomo, to zawsze było, bo nie umiał kochać. Mówił, kocham, a nie umiał kochać. Przyszedł rok temu z chlebakiem i odchodzi z chlebakiem. Nie ma nic, niczego ci nie zostawi prócz pustki. Pustka jest ruchoma, można ją upchnąć w kącie, wynieść, zostawić na torach. Więc umarł. Nawet jeśli nie było to prawdą, umarł. Zauważyłam w tym nieokreślonym, zamierzchłym momencie, że skoro go nie ma, skoro umarł, to tym bardziej jestem.
Od razu zapragnęłam nowego mężczyzny. Zażenowana zapragnęłam. Ale innego mężczyzny nie było. Nie urodził się jeszcze. A ja nie jestem tą, która rodzi mężczyzn. Więc czekałam, aż jakaś kobieta krzyknie, wypchnie z siebie i nie pozwoli wrócić. Krążyłam, czekałam w kawiarniach i w parkach, mówiąc proste spierdale na Trento, aż wreszcie za wcześnie. Nadal czekałam. Bardziej już zajęta formą i obserwowaniem swoich rosnących oczu. Rosły mi oczy. Tak. Żyły stawały się bardziej niebieskie. Patrzyłam na kobiety i ich płaskie brzuchy. Ach, chodziłam do kina. Lubiłam momenty, kiedy taśma się rwie. Nieuzasadnie. Zasłoniłam lustra, przeglądałam się w szybach wystawowych. Stanął obok, wciąż jeszcze mokry. Zabrakło mi rąk. Za wcześnie, mimo że śpi obok, wyobrażam sobie, że nadal czekam i czekam naprawdę. Przyjmuję to wszystko, jestem obecna. Nie wiem, nie znam go. Próbuję przesunąć jego oczy, wydłużyć mu język. Podrzucam go, przemieszczam. Czasami wydaje mi się, że kocham. Że kocham. Kocham tą brudną wodę. Tak? A może to ja zobaczę, czy mi widać dobrze, bo jest. Trzymałam wiele upalnych, mętnych godzin. Jedną czystą sekundę daj. Rzecz między nami była cicha. Bez żadnych słów. Westchnęłam pana, jak się wzdycha gałęzią psów. I spojrzał pan tak promiennie, że obiecuje najsolenniej. Gdy tylko ujrzę gałąź psów na przyszłą wiosnę, westchnąć snów. I to znamiennie. Ej, Karol, wyważymy razem 25 centymetrów. Robimy teraz dwóch, a potem wrażenie zostanie opadkiem. A opadek jednego konia oznacza opadek drugiego, połączone obie długo ze sobą i z czoczkami, i sam z uprawnymi pasami, także jakby w tym galopie nie stanie się ze sobą porozumiewało. Paul Fort, l'amoureuse. Mes beaux yeux en prison sous mes cheveux. Le vent entre-œuvre et ferme et secoue la prison. Il fait jour, il fait nuit. Je cours à travers champs. Maisons blancs en prison sous mes mains. Le vent passe entre les grilles, le vent glisse entre les doigts. Il fait chaud. Il fait froid. Je cours à travers bois. Mais ton cœur,
Oh, ton cœur en prison dans mon cœur. Le vent chante et rit et pleure dans la prison. Entends des portes s'ouvrir et fermer dans le vent. Cours à travers champs, cours à travers bois, cours délivrer ton cœur, cours après moi. Ona mu podawała z wyrazem skupienia to usta do pieszczoty, to chleb do gryzienia. I tak śniąc przegryzali pod majowym niebem na przemian chleb pieszczotą i pieszczotę chlebem. I dwa głody sycili pod opieką wiosny. Jeden głód, ten żebraczy, a drugi miłosny. Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć potrzeba. Ma dwa głody, lecz brak mu dziewczyny i chleba. Ważne jest to, co nam teraz tłoczy krew w żyłach. Nieuchronność zamyka powoli i ciężko serce. Znów pochylone aż tak ostatecznie, że nikt o tym nie powinien wiedzieć. Bo są przeznaczeni do częstych umierań, że trudno pojąć innym, że żyją. Sztuka zaczyna się tam, gdzie zaczyna się ledwo. Powiedział Brułow, wyrażając tym samym, tymi słowami najbardziej charakterystyczną cechę sztuki. Ta uwaga odnosi się do wszystkich rodzajów sztuki, lecz jej słuszność jest szczególnie dostrzegalna przy wykonywaniu dzieł muzycznych. Weźmy trzy główne czynniki. Wysokość, tempo i siła dźwięku. Wykonanie muzyczne tylko wtedy jest sztuką i tylko wówczas porywa, gdy dźwięk nie będzie ani wyższy, ani niższy od tego, jaki winien być, czyli gdzie będzie uchwycony ten nieskończenie mały środek potrzebnej nuty i gdzie ta nuta trwa dokładnie tyle czasu, ile należy, oraz gdzie siła dźwięku nie będzie ani mocniejsza, ani słabsza od tej, która jest potrzebna. Ta piosenka chyba zła. Ta piosenka, co się mówi, która mówi. Jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Więcej mocy tkwi w sercu wyzbranym, bowiem choć miłość też jest oceanem, jej przypływ nie jest codzienny, lecz wieczny. Więc dajmy z siebie wszystko na własność tym spojrzeniem. Stańmy na wysokości oczu. Jak napis kredą na murze, odważmy się spojrzeć prawdzie w te szare oczy, których z nas nie spuszcza, które są wszędzie, wbite w chodnik pod stopami, wlepione w afisz i utkwione w chmurach. A choćby się pod nami nigdy nie ugięły nogi, to jedno będzie nas umiało rzucić na kolana. Mój pokój. Łóżko stało tu. Szafa tam, a między nimi stół. Aż mi się to znudziło. Łóżko postawiłem tu, a szafę tu. Przez jakiś czas czułem ożywiony prąd nowości, ale po pewnym czasie znowu nudę. Doszedłem do wniosku, że źródłem nudy jest stół. A raczej jego niezmienne, środkowe położenie. Stół przesunąłem tam, a łóżko na środek. Niekonformistycznie. Ponowna nowość ożywiła mnie i ponownie i póki trwała, godziłem się na niekonformistyczną niedogodność, którą spowodowała. Bowiem teraz nie mogłem sypiać twarzą do ściany, to zawsze było moją ulubioną pozycją. Lecz po pewnym czasie nowość przestała być nowością, a pozostała tylko niedogodność. Wobec tego łóżko przesunąłem tu, a szafę na środek. Tym razem zmiana była radykalna.
bowiem szafa na środku pokoju to więcej niż nonkonformizm. To awangarda. Lecz po pewnym czasie... Ach, gdyby nie to... Gdyby nie ten pewien czas. Krótko mówiąc, szafa na środku pokoju przestała się wydawać czymś nowym i niezwykłym. Należało dokonać przełomu, powziąć zasadniczą decyzję. Jeżeli w określonych ramach żadna zmiana nie jest możliwa, to należy wyjść poza te ramy całkowicie. Kiedy nie wystarczy nonkonformizm, kiedy nie skutkuje awangarda, należy dokonać rewolucji. Postanowiłem więc spać w szafie. Każdy, kto próbował spać w szafie na stojąco, wie, że taka niewygoda w ogóle zasnąć nie pozwala. Nie mówiąc już o omdlewaniu stóp i o bólach kręgosłupa. Tak? To była właściwa decyzja. Sukces, pełne zwycięstwo, bo tym razem nawet pewien czas okazał się bezsilny. Po pewnym czasie nie tylko nie przyzwyczaiłem się do zmiany, czyli zmiana pozostała zmianą, lecz przeciwnie, odczuwałem tę zmianę coraz silniej, ponieważ ból zmagał się z upływem czasu. Wszystko byłoby jak najlepiej, gdyby nie moja wytrzymałość fizyczna, która okazała się ograniczona. Pewnej nocy nie wytrzymałem. Wyszedłem z szafy i położyłem się na łóżku. Spałem 3 doby. Po czym przesunąłem szafę pod ścianę, a stół na środek, bo szafa na środku mi przeszkadzała. Teraz znowu. Łóżko stoi tu, szafa tam, a między nimi stół. Gdy dokucza mi nuda, wspominam czasy, w których byłem rewolucjonistą. Podwiązany sznurkiem, futerko wyszarzałe i jakby wyjedzone przez mole, różki malutkie, niedorozwinięte. Ile może dać taki widok za moją nieocenioną duszę? Czy pan aby na pewno jest diabłem? Zapytałem. Tak. Dlaczego pan wątpi? Spodziewałem się księcia ciemności. A pan jest jakiś taki... tandetny, powiedziałbym. Jaka dusza. Taki diabeł. Poczerniała kora drzewa. Wszystko żałobą się okryło. Sowa żałobne psalmy śpiewa. Las tam jest całkiem inny. Chociaż ten sam. Tak samo stoi. Tylko pod drzewem. Pod tym twoim. Mech jakoś ciągle się nie goi. Pewnie za dużo widział. Pewnie za wielkie to przeżycie, gdy w ciszy lasu, w ciszy nocy, ktoś przewiązuje sznurem życie. Fajnie wszyscy wyglądają, naprawdę. Ciepło jest. Jak ciepło, to wszystko. Patrz na księżyc. No, no to księżyc. To jest... Cały romantyzm uszedł z tego słowa. Proszę bardzo. Ej, Ola, chodź, przyjdź z tej strony.
Nie jestem nauczona na pamięć, ale jestem w stanie. Jestem w stanie, gdybym miała akordy. Nie narwie, zbywają utwory, które mają tak ciężkie elementy do grania, że się już nie da. Tu. Ja w sumie widziałam całe, tak lekko chciałam podsypiać, ale mówię nie. Osiedle. Ja patrzę, kurwa. Cała. Na dziewięć. Fajnie wyglądajcie. Będzie dowód twojej zbrodni. Będziemy na moment obwodnicy, gdzie kiedyś... 3.48. Mam pewnie się tam. Pogardę, panie. Jakie piękne. Zróbmy zdjęcie zbiorowe. Tak jest. Ale ładnie. Te bardzo fajne promienie. Ej, dobra, wstań. Może nie wiem, czy mi się uda wcisnąć ten przycisk mosiem, żeby... Marta! Dobrze. No daj mi, zaraz ja zrobię zdjęcie. Co, ale tu je zrobię. Ja robię. Marta! Jezu. A ty będziesz mój kto. Ja tam nie łapię ostrości. Pogardę, panie.